Witam kolegów hodowców. Dzisiaj zrobiłem sobie przegląd moich samiczek z 2015 roku. No i tutaj pierwsza z nich, samiczka wyhodowana w pokrewieństwie, tak zwany imbret. Jest to samiczka wywodząca się z gołębi Arden Aire Cambuler. Pochodzenie nie jest o tyle ważne, co wyniki jej rodziców. Matka była świetną lotniczką. Zdobyła komplet konkursu w lotach gołębi młodych i bardzo szybkich. Jej matka wydaje mi wiele wspaniałego potomstwa. Rodzeństwo tej samiczki, które było z krzyżówek, super latało i na młode, i na lotach gołębi starych. Właśnie przykładem jest jej ojciec, który właśnie na młode już super latał. Jako roczny zdobywał czołowe konkursy z lotów 300-500 km, a jako gołąbek dorosły w jednym roku zdobył mi pierwszy konkurs z lotu maraton. Także jeszcze oprócz tego szósty konkurs z lotu maraton. W następnym roku znowu był pierwszy z lotu maraton 730 km. Na dodatek na wystawie zdobył nagrodę w kategorii C. Był nagradzany za standard. Także loty 500, 700 km. Piękna budowa, a także loty gołębi młodych. Na wszystkim tych dystansach się te gołąbki sprawdzają. Ta akurat, że z racji po dwóch pstrych wyszła troszkę bardziej pstra, no ale jest to gołąbek z pokrewieństwa do rozpłodu, tak zwany imbret. Zobaczymy, co z niej wyjdzie. Tu kolejna młoda samiczka. W zeszłym roku jej brat był bardzo dobrym lotnikiem. Zrobił komplet konkursu lota gołębi młodych. W tym był dwa razy pierwszy na oddział. Jej ojciec to bardzo szybki ptak, właśnie wiele czołowych konkursów mi zdobył, a matka jest od braci Baranowskich do bardzo dobrej linii, także też mam dużo nadzieje z tą samiczką związane. Tutaj mamy moje rudę, siostrzyczki, ruda i płowa. Ruda i płowa są to samiczki z jednego gniazda. Z krzyżówki Sztol razy Norbert Kołodziej. No i tu kolejne rudę. Tu widać, w jakich odmianach one występują. To jest ciemna ruda. Tutaj taka niebiesko nakrapiana wyczka ruda. Mam obawy, że to też może być samczyk, no ale chyba to jest bardzo ładna samiczka, chociaż do końca jeszcze nie jestem pewien. I tu mamy płowa ruda. Tak wyglądają. To są wszystko z rodziny rudych. Z gołębi Norberta Kołodzieja. Kolejne młode rudy tegoroczne. O, już nerwowe wyskakują. Tu kolejna ruda. Płowa ruda, tym razem pstra. Także z rudych Norberta Kołodzieja. Znaczy one już są u mnie chowane i selekcjonowane, ale wywodzą się z tych gołębi. Się schowała. Bardzo ładnej budowy, bardzo szybkie gołąbki. Radzą sobie na obecnym programie spokojnie. Tutaj samiczka. Kolejny imbret. Imbret na najlepszego lotnika rejonu. Parowanego z jego matką. Jej ojciec zdobył mi kilka dobrych konkursów szybkich. W tym roku po jego matce były dwa młode. Z gniazda 1-4, drugi 3 konkursy. Także super się spisały. Po jej ojcu bardzo dobrze także leciała w tym roku dwuletnia samiczka, 8 konkursów. Młode tak samo, 1-4, drugi 3 konkursy. No a później w połączeniu na pokrewieństwo matka razy syn wyszła to samiczka, więc zobaczymy, co z niej będzie. W każdym razie bardzo szybkie gołąbki, radzą sobie na wszystkich lotach. Jest to tak zwana linia szaleńców na mojej hodowli. Tu kolejny imbret, tym razem na gołąbki Tadeusza Pałki. Na jego rozpłodowca 17-26. Po
córce 17-26 mam dużo fajnych, szybkich gołębi, które w lotach młodych zdobywają komplety konkursów. Lota gołębi starych super sobie się sprawdzają. Głównie na lotach do 600 km, bo nie lotuję nimi na maratonach, chociaż też troszkę, ale tam już troszkę gorzej. Tam już nie zdobywają tylu konkursów. No a tutaj połączyłem właśnie w pokrewieństwie. No i wyszła taka samiczka. Zobaczymy, co z tego będzie. Jest przelotowana na lotach młodych. Przeszła loty. No a teraz pójdzie do krzyżówki, do rozpłodu. No i tutaj na koniec zostały mi do pokazania moje ciemne. A wszystko są kuzynki. O. Praktycznie wszystkie z jednej rodziny. Te gołębi, które się u mnie najlepiej spisują. Także z tych Ayaka Muller. Parę linii wykrzyżowałem i tak te gołębie wyglądają.